jak patrzyłem, jak to, co robiłeś, wiesz, jak, bo, albo w tym momencie, że zaczął się takie szybki, nie? Tak szybki, że on zaczął taki walking szybki i ty tak samo, wiesz, zaczęłaś, było to tak niezwykłe. Ja w ogóle nie wierzyłem, że to jest taki szybki gitarze po prostu. Ja z tego nagrania, co jest, ja wytnę to audio, postaram się jakoś to fajnie zrobić i nie wiem, może mogliśmy to nawet na jakąś płytę włożyć czy coś, po prostu zrobić z tego jakiś taki, wiesz, taki długi utwór, nie? No to wiesz, ja chętnie wiesz, po prostu, że cokolwiek to zostało, wiesz, od tego, to wiesz. No musimy to jakoś zachować po prostu, tak bardziej niż do tej pory. Bo... Bardzo chętnie. No, dzięki. Z kociołką. Steve likes your music. Jestem po prostu zachwycona, autentycznie. Po prostu coś pięknego. Ale żeście nas tutaj wynieśli gdzieś tam. W niebo. W niebo. Normalnie. Coś pięknego. I to jest właśnie to. Ananda Music. W ogóle to myślę na siebie od troszeczkę takiego piractwa. Znaczy mieliśmy jako pierwsi w Polsce, mieliśmy kasety Invadera. O, Invadera też. Tak, ale myśmy nie wydawali tych kaset, bo chybaliśmy praw autorskich. Głupcy, kiedy jeszcze wtedy nie było tych praw autorskich, gdybyśmy się wtedy za to wzięli. Słuchaj, jakie to były czasy, czy ja przyjeżdżałem do Krakowa, to były takie punkty, że przychodziłem do tego. I poproszę tutaj Andrasa Wollenbaitera. No to było takie CD, nie? I ty go mówiłeś, co? Pan ci przegrywał, dawał ci kasetę i płaciłaś. Jasne, ale myśmy to robili. Nie było większego piractwa. Ale nikt tego nie poczytywał jako piractwo. Jak dzisiaj się mówił piractwo, że ktoś kogoś to skopiował, to wiesz, to nie pamiętają dawnych czasów. Ale w ogóle to myśmy jako pierwsi. To był lata 80, początek lat 80, kiedy my dostawaliśmy autentyczne kasety z nimi, właśnie Wollenbaiter, Kitaro, to były te pierwsze i my zamiast wtedy, my byśmy wtedy byli, potem byśmy, my byśmy zostali stróżami praw autorskich. No to tak było właśnie. Ale oczywiście. No ale no niestety po prostu, no, no dobra, to tak nie wypada. Potem poznaliśmy Annie Williams, cały Song of the Jaguar, Lotus Returning, była Song of Isis, byliśmy tacy zachwyceni, to była ta kaseta nagrana w piramidach i świątyniach Egiptu w czasie 80-90 roku, tak zwana harmoniczna konwergencja, kiedy wszystkie planety ponoć ułożyły się w jednej linii, no i wtedy w różnych miejscach na świecie odbywały się różnego rodzaju festiwale i uroczystości. Przyjdźcie, drewniane te. Przepraszam?
No, czy one są i tak przymknięte? Aha, okej, okay, dobra. Mówisz o tych... Tutaj, 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 tut
Would you like a little more warm? A little more warm? No, I'm good. Just going to go and smoke a cigarette. Ah. Intoksykacja wzięła. Wiesz co, ja zrobię?